Hejka moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj przychodzę do was po troszkę dłuższej przerwie, a to dlatego, że ostatnio nie miałam za bardzo weny do nagrywania, nie miałam też za bardzo czasu, dużo rzeczy robiłam, cały czas mnie nie było w domu, także od razu mówię, że tym odcinkiem rozpoczynamy ponownie regularne filmiki na moim kanale i będą one wychodzić w poniedziałki i wtorki o godzinie 15. A dzisiaj moi drodzy przychodzę do was z filmikiem, o który tak naprawdę wy mnie prosiliście, bo zadałam wam na moim Instagramie ankietę i oczywiście wpadajcie na mojego Instagrama, od razu mówię. Dałam wam ankietę, w której możecie wybrać właśnie filmiki, które chcecie zobaczyć na moim kanale podczas wakacji, gdy już będę miała trochę czasu i właśnie, czyli na ten moment. I co? I napisaliście mi, że jeden z pomysłów jest taka jakby moja kolekcja strojów kąpielowych. Ja mam stroi kąpielowych mega, mega dużo. To dlatego, że ja często podróżuję do jakichś ciepłych miejsc i po prostu lubię mieć dużo strojów kąpielowych, żeby móc z czego wybierać, żeby się o to nie martwić. Mam też część strojów kąpielowych, których tak naprawdę nie noszę, bo czuję się w nich niekomfortowo, a jednak ważne jest to, żeby w stroju kąpielowym czuć się wygodnie i komfortowo. No i od razu mogę się do tego przyznać, że 3/4 moich strojów kąpielowych są z współprac, bo współpracuję z kilkoma właśnie markami, które produkują stroje kąpielowe i po prostu dużo tych strojów kąpielowych mam z tych współprac, najczęściej zagranicznych, gdzie jak już coś do mnie przychodzi i na przykład coś się faktycznie nie zgadza, coś nie pasuje, jest za duży, za mały, to już nie mam jak odesłać, więc te stroje po prostu są i sobie siedzą. I z racji, że wy chcieliście, żebym pokazała wam kolekcję moich strojów kąpielowych, stwierdziłam, że coś takiego nagram. Ale nie będzie to taka jakby typowa po prostu kolekcja, z racji, że ja tak naprawdę nie wiem, ile ja mam tych strojów, nie wiem, jakie je mam, więc stwierdziłam, że po prostu po tym zimowym okresie na wakacje zrobimy sobie przegląd moich strojów kąpielowych, zobaczymy, ile ich faktycznie mam, w ilu faktycznie czuję się komfortowo, tych, których na przykład są za duże, bądź za małe, bądź już nie noszę, może sprzedam je na moim Vinted, zapraszam was na moje Vinted bardzo serdecznie. Ja mam kilka swoich ulubionych i ogólnie nie narzekam, kiedyś miałam taki problem, że żaden strój mi nie pasował, a teraz mam ich naprawdę sporo, w takich, w których czuję się komfortowo. Więc zrobimy przegląd tych strojów kąpielowych, pokażę wam z jakich firm, z jakich sklepów mam te stroje kąpielowe, które polecam, których nie kupiłabym na pewno drugi raz. I co? I tak będzie się prezentował ten filmik i oprócz tego zobaczycie moją kolekcję. I to tyle, jeżeli takie coś wam się spodoba, oczywiście zostawcie łapkę w górę, a my już schodzimy na dół, bo tam właśnie te stroje leżą. Chciałam ogólnie ten filmik nagrać u siebie na tarasie, bo tam jest tak ładnie, tropikalnie, ale sąsiad zaczął kosić trawę, więc stwierdziłam, że musimy się przenieść do domu. I co? I zaczniemy od strojów kąpielowych z Capri, bo sobie już wszystko podzieliłam na kubki, z jakiej co jest firmy. I zaczniemy od Capri, czyli od stronki, z której tak naprawdę mam najwięcej strojów, bo miałam z niej tak naprawdę najwięcej współprac i dostawałam te stroje i naprawdę mam tutaj zarówno takie stroje, które są moimi ulubionymi i nigdzie nie znalazłam lepszych stroi i również mam tutaj takie stroje kąpielowe, których nie noszę w ogóle, bo mi się totalnie nie sprawdzają. Ok, zaczniemy od trzech takich klasycznych strojów kąpielowych, które są praktycznie identyczne, których krój jest super, nada się i na basen, i do opalania, i do spaceru na plaży, i do akwaparku, do wszystkiego tak naprawdę, bo jest zabudowany, ale też nie za bardzo, także jest naprawdę spoko i mam go właśnie w trzech wariantach kolorystycznych, bo tak mi się podoba. Pierwszy to jest taki czarny. One się troszeczkę od siebie różnią jednak jakąś tam budową, ale mniej więcej są podobne, na takiej samej zasadzie działają. I proszę bardzo, tak się prezentuje dół w tych strojach kąpielowych, a tak się prezentuje góra. Czyli jak widzicie, one są z takim troszeczkę wyższym stanem, nie są jakieś tak super nisko, no i oprócz tego są dość zabudowane, ale nie aż tak, żeby nie móc się w nich opalać, więc naprawdę polecam wam te stroje. Następnie mam taki różowy, coś w tym stylu, ciężko opisać ten kolor, to jest taki różowy, wpadający już lekko w pomarańcz, taką czerwień i tak się prezentuje właśnie dół i tak się prezentuje góra i góra właśnie jest troszeczkę inna, bo inaczej trochę tutaj wygląda, inaczej jest po prostu zabudowana. I ostatni to jest taki niebieski i tak jak mówiłam, one mniej więcej się różnią wszystkie od siebie, bo na przykład ten ma właśnie tutaj taką dziurę. No i co? I tak by się prezentowały trzy pierwsze stroje kąpielowe, które uważam, że na spokojnie możecie sobie kupić i nie będziecie żałować tego zakupu. Następne stroje, które tutaj mam, to są dwa również o takiej podobnej zabudowie i są to
takie stroje. Pierwszy to jest taki różowy i w tych strojach fajne jest to, że one mają naprawdę właśnie ten dół z takim mega, mega wysokim stanem, ale tutaj jest też mocno wycięte, przez co wydłuża Wam to ładnie nogi i właśnie on jest w taką kratkę, a topy są właśnie tutaj u góry fajne, bo są zabudowane, z drugiej strony ładne. Możecie sobie je też w wakacje nosić jako top, ja na przykład sobie nosiłam je do shortów, także naprawdę spoko to wygląda. A drugi strój, który tutaj mam właśnie o bardzo podobnej budowie, to jest taki również z wysokim stanem, w takie liście, chyba to jest liście Monstera, a góra się prezentuje tak, że jest po prostu cała zielona, tylko tutaj na przykład jeszcze do tego, co było tam, doszła taka falbanka. Następnie pokażę Wam stroje jednoczęściowe, które mam właśnie od Capri. Jeden to jest taki zielony i jego lubię troszeczkę mniej, bo on jest naprawdę mocno wycięty tutaj właśnie w biuście, przez to czuję się trochę w nim niekomfortowo i oprócz tego strasznie marszczy się na brzuchu, ale jest naprawdę bardzo ładny i do zdjęć jest super, do pływania też, bo ładnie Wam wszystko tutaj się trzyma w tym stroju. A ten to jest z drugiej strony mój ulubiony strój jednoczęściowy. Nie znalazłam jeszcze nigdzie lepszego stroju. Jest on taki dyniowy, nie jest taki prosty, bo tutaj macie jakąś falbankę, tutaj macie też właśnie dziurę taką i wygląda bardzo, bardzo ładnie, ładnie leży, wszystko Wam ładnie opina i wygląda naprawdę ślicznie, także bardzo polecam Wam ten strój. Kolejny również bardziej zabudowany strój, który oprócz tego Was wyszczupli, bo jest w paski i fajna opcja jest tutaj taka, że macie zarówno go na ramionczkach, jak i możecie sobie te ramionczka zdjąć właśnie, bo one są odpinane, jak widzicie, ja sobie go teraz tutaj, o, proszę bardzo, i macie tutaj właśnie też jakby taki żel, taki antypoślizgowe, żeby Wam nie zjechał po prostu ten strój, przez co może się trzymać również właśnie bez tych ramionczek. No a dół taki zwykły, klasyczny, z wysokim stanem, ale też tutaj z przodu troszeczkę bardziej wycięty. Teraz przejdziemy do najbardziej wyciętych strojów kąpielowych, które mam z Capri i mam je dwa. Jeden troszeczkę gorszy, bo założyłam go pierwszy raz i myślałam, że będzie super i zabrałam go na swój wyjazd do Meksyku, ale okazał się, że jest zbyt wycięty i po prostu nie czułam się w nim komfortowo, ale wiecie, to jest tylko jakby takie moje spostrzeżenie, jeżeli ktoś lubi tak bardzo wycięte stroje, to Wam się sprawdzi, a górę mam troszeczkę też za małą, więc nie noszę za często tego stroju, możliwe, że on będzie właśnie do sprzedania na Vinted, bo jest po prostu za mały. Jakby był troszeczkę rozmiar większy, to myślę, że na spokojnie bym go nosiła, bo wzór mi się tak podoba, jest tak taki właśnie piękny, idealny na wakacje, więc on najprawdopodobniej wyląduje na moim Vinted, na którego bardzo serdecznie Was zapraszam. Drugi natomiast strój, który uwielbiam i jest to mój ulubiony taki wycięty strój, jest on właśnie, tak jak mówię, również z Capri. Jest taki dziewczęcy, biało-różowy. Tutaj ma właśnie tą górę wyciętą. Też jest troszeczkę małe to, co troszeczkę mi przeszkadza, ale ogólnie nie aż tak jak w tym poprzednim stroju. No i dół też macie bardzo ładny, bo jest tutaj na takich malutkich paseczkach i te takie paseczki z boku dają właśnie to, że możecie sobie je dać mega wysoko, przez co właśnie te nogi Wasze będą się wydawać takie mega długie. O, mam jeszcze jeden zabudowany strój, ten właśnie w stylu, co był jak ten w paseczki, bo ma bardzo podobny krój. Coś takiego. Tutaj macie takie mocne marszczenie właśnie na biuście i właśnie jeszcze na dole tutaj po boku, co spoko wygląda, bo przez to nie jest ten strój taki nudny, też ma wysoki stan dość i też właśnie takie wysmuklające nogi miejsce, więc taki spoko jest, ale taki klasyczny. Nic wow takiego super, ale lubię ten strój, po prostu jest komfortowy i dobrze się w nim czuję. Strój o chyba najklasyczniejszym takim zabudowaniu, jaki jest. On jest i fajny do opalania, i fajny do chodzenia po plaży. Po prostu najzwyklejszy, ale też taki dziewczęcy, bo ma falbanki zarówno. I proszę bardzo, tutaj ta góra, to jest chyba góra mojej ulubionej budowie, że właśnie jest tak, o, proszę. Strój za mały na mnie, ale gdyby był większy, na pewno bym go nosiła, bo jest przepiękny. Jest tutaj, naprawdę dużo się dzieje. To jest jeden z takich ciekawszych stroi, bo właśnie i macie tutaj takie paseczki na dole, więc to fajnie wygląda. Jest właśnie w skórę węża, co automatycznie jest, powoduje już to, że ten strój jest ciekawy. Góry ja naprawdę nie ogarniam, jak to się wiąże, także najprawdopodobniej znajdziecie go właśnie też na moim Vinted. Fajny strój, jak jedziecie gdzieś na weekend, jest taki, z racji, że bierzecie sobie jeden strój i tak naprawdę macie dwa stroje, z racji, że dół, który tutaj jest, jest on dwustronny i jeżeli chcecie, możecie sobie go przełożyć po prostu
na drugą stronę i wtedy macie zwykłe, klasyczne. A jak przełożycie na tą stronę, macie taki sam wzór jak góra. Więc możecie sobie wziąć jeden strój i tak naprawdę macie dwa stroje i fajnie on wygląda i też właśnie ta budowa stroju, tak jak mówiłam, jedna z moich ulubionych, jak ramionczka idą tak do tyłu. Jeden z moich ulubionych strojów w zeszłym roku, wydaje mi się, że w tym już nie będę go tak często nosiła, bo tak jak mówiłam, przez to, że go tak cały czas nosiłam w zeszłym roku, to teraz już mi się trochę znudził i po prostu używam już innych strojów. Fajnie jest, z wysokim stanem, ale też wycięta. I tutaj jest też fajne, bo macie jakby takiej klasyczną górę, czyli taką właśnie wiązaną tutaj na klatce piersiowej, ale tył macie z drugiej strony tak na X, tak jest na plecach, co bardzo fajnie wygląda. Nie mam pojęcia, jak wam to pokazać, żebyście to widzieli. O, może tak w tym stylu. No jak widzicie, te ramionczka idą tak na łuko. I kolejny super strój, który również mogę wam polecić, ale nie nosiłam go za często. Ten dół to nie jest moja ulubiona budowa stroju, bo jest po prostu z niskim stanem. A ja lubię stroje, które mają wysoki stan, bo właśnie to wam tak ładnie tą sylwetkę tworzy i ładnie to po prostu wygląda. A góra to jest, i góra jest naprawdę akurat w tym stroju prześliczna. Bardzo ładny i ma właśnie taki super wzór wiosenno. Letni. I to są tak naprawdę wszystkie stroje, które mam z Capri. Zafol to jest kolejna firma, których strojów kąpielowych mam naprawdę dużo, bo one też naprawdę ładnie wyglądają i one są troszeczkę takie jak stroje z Shein, czyli bardzo wycięte, ale z drugiej strony mega, mega ładne. Także co? Zaczniemy od mojego ulubionego stroju. Chyba w ogóle to jest mój ulubiony strój, jaki kiedykolwiek miałam, bo jest po prostu super. I to jest taki różowy strój, proszę bardzo. Fajne jest to też w tym stroju to, że on jest wiązany, więc tak naprawdę nawet jeżeli schudniecie, czy nawet jeżeli przytyjecie, ten strój będzie praktycznie cały czas dobry, bo możecie sobie go zawiązać słabiej, możecie sobie go zawiązać mocniej, więc też jak zamawiacie, możecie sobie zamówić najmniejszy rozmiar, bo tam często są duże rozmiarówki, zamawiacie sobie najmniejszy rozmiar i możecie sobie to regulować. Jest w takim klimacie tie-dye, takie plamki, uwielbiam go. Naprawdę mój ulubiony strój i góra też bardzo wycięta. I ten niebieski też bardzo lubię, chociaż nie jest już tak ładny jak tamten różowy. Różowy lubię bardziej, ale on wygląda dokładnie tak samo, ma taki sam kształt i w ogóle wszystko taką samą zabudowę. Także myślę, że go wam już nie muszę jakoś tak super dokładnie pokazywać. Kolejny strój to taki welurowy, przepiękny kolor w taki właśnie, nie wiem, jakby brudny, ciemny róż. Tak się prezentuje dół, a tak się prezentuje góra. Ona jest bardzo tutaj skomplikowana, jak widzicie. Ciężko ją będzie zawiązać samemu, ale wygląda przepięknie. Przedostatni strój, taki klasyczny, dość nudny, ale biały. Ja lubię białe stroje ładnie wam podkreślają opaleniznę. Tak się prezentuje dół, góra. Nic jakiegoś super wyjątkowego, taki, no można powiedzieć nudny strój, ale też ładny, klasyczny i będzie się fajnie sprawdzał. I ostatni z Zaful to taki z taką falbanką. Ja go też bardzo lubiłam i bardzo często nosiłam w zeszłe wakacje, bo mi się po prostu sprawdzał i fajnie mi się go nosiło, jest wygodny, wszystko się ładnie trzyma. Tak się prezentuje dół. No a tak góra. No i to tyle, jeśli chodzi o stroje z Zaful. A teraz przejdziemy do stroju z sieciówki i pierwszy to będzie H&M. Pierwszy to kiedyś mój ulubiony strój z H&M-u. Nawet nie wiem teraz, czy jest jeszcze na mnie dobry, ale jest on w taki jasny, właśnie żółty kolor. On jest jakiś niby taki, nie wiem jak to nazwać, no ma takie jakby marszczenia, coś w tym stylu. I dół też jest bardzo ładny. Przymierzę go. Wydaje mi się, że jest już za mały, a jak nie będzie za mały, to sobie zostawię, a jak będzie za mały, to sprzedam na pewno na Vinted. Strój, który na pewno sprzedam, bo jest już dla mnie za mały na 100%, bo właśnie mierzyłam go i jest za mały, to jest taka zwykła, klasyczna góra wiązana, taka najprostsza, jaką właśnie najczęściej znajdziecie w sieciówkach typu H&M. Po prostu macie miseczki i je sobie wiążecie, możecie je sobie przesuwać, układać jak wam wygodnie, a dół jest taki, proszę bardzo, wygląda trochę jak z Tommy'ego Hilfigera. Kolejny strój z H&M-u, taki sam jak ten żółty, tylko właśnie tym razem taki bardziej intensywny i już bez takich zmarszczeń, po prostu jest taki zwykły żółty, no i góra, dół taki wiązany. Także no, najklasyczniejszy strój
normalnie wyglądający, też go bardzo lubię. I ostatni z H&M-u to taki zwykły, żółty, klasyczne takie majtki z literę V, coś w tym stylu. I góra również taka klasyczna wiązana. No, to są właśnie takie, w sieciówkach są takie zwykłe stroje, nie? Najczęściej. Jak chcecie jakieś takie bardziej udziwnione, to właśnie polecam Wam bardziej Capri i właśnie Zaful. No, a teraz zostały mi już tak naprawdę pojedyncze stroje z danej firmy, więc będę je Wam po prostu pokazywać, bo tutaj już nie ma jakby takich sklepów, w których mam masę strojów kąpielowych, bo tak naprawdę już jest końcówka tego filmu. Także co, pokażę Wam teraz właśnie pojedynczo te stroje. Pierwszy taki strój, który kupiłam na plaży w Australii, jak byłam, ale on średnio, w sensie lubię go, ale w sensie lubiłam, ale był bardzo właśnie wycięty. Teraz nie wiem, czy jest jeszcze na mnie dobry. Jeżeli będzie za mały, to Wam go wystawię na Vinted, ale nie mam pojęcia, z jakiej on jest firmy, bo właśnie tak jak mówiłam, kupiłam go na plaży w Australii. Jednoczęściowy strój, który kupiłam natomiast w... na Zalando chyba, ale też nie wiem, z jakiej jest firmy. Ale wygląda dość ładnie, nie wiem, czy jest jeszcze na mnie dobry. Myślę, że mógłby być dobry, bo tutaj jest to wszystko jakby tak wiązane, że można sobie to wszystko porozciągać, ale materiał wygląda jakby gryzł. Taki, ale wygląda bardzo ładnie. Zobaczcie, bo Wy może tego nie widzicie tak z daleka, ale on się tak pięknie błyszczy. Strój z Victoria's Secret to był mój pierwszy taki odważny strój, coś w tym stylu. Teraz nie wiem, czy bym w nim ładnie wyglądała, bo on chyba jest już za mały. Chociaż może nie? O, tak on się prezentuje, tak się prezentuje góra, a dół jest genialny. Ja sobie zostawiam na 100% ten dół, bo on wygląda super, tylko kurde, pytanie, czy ja będę miała do czego nosić ten dół. Może jak znajdę sobie jakąś czarną, zwykłą górę, to by wyglądało super, bo ten strój wygląda naprawdę super i ja miałam właśnie jeszcze taki, tylko że niebieski i też mi się bardzo fajnie sprawdzał. Mój ulubiony strój z firmy Roxy, proszę bardzo, ale jest już on na mnie za mały. Niestety, także poleci do Was i mam nadzieję, że się nim dobrze zaopiekujecie, bo to był mój ulubiony strój. Naprawdę, jest najlepszy. Najlepszy na świecie. Jak znajdę jeszcze kiedyś taki strój z Roxy właśnie w takim samym kolorze i taki sam krój, to na pewno sobie kupię, bo jest super. Halo, fokus, fokus, fokus. Ostatni strój, który mam dla Was, to jest również strój z Roxy. I on najprawdopodobniej też poleci do Was, chociaż może sobie go zostawię, zobaczymy, przymierzę zaraz i pokażę go Wam. No ale jest taki zwykły, klasyczny, ale bardzo, bardzo fajny, idealny na jakąś taki boho jest, także fajnie to wygląda. Ale będę miała się zaraz przebierania, bo zaraz będę dogrywać te wstawki, które Wy przed chwilą widzieliście. Także jak widzieliście ten filmik i widzieliście te wstawki, to znaczy, że udało mi się to i zrobiłam to. No ale co, to jest właśnie moja kolekcja strojów kąpielowych, wszystkie stroje kąpielowe podałam Wam, wszystkie sklepy, pokazałam Wam, jak wyglądam w tych moich ulubionych. No i oprócz tego poleciłam Wam stroje kąpielowe, pokazałam Wam, które są najlepsze, które najgorsze, które bym kupiła, których bym nie kupiła drugi raz. I co? I to tyle. Dajcie znać, czy takie coś Wam się podobało. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, oczywiście pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, a ja będę nagrywać dla Was takich odcinków po prostu więcej, jakichś związanych z modą, ze strojami, czy tam co tam chcecie. Piszcie mi pomysły na filmiki również w komentarzach, jakie chcielibyście, żebym zrealizowała w tym roku. A ja już się z Wami żegnam i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia i cześć!